Cześć Wam. Przyszłam się tylko szybko przywitać. Idę zobaczyć, co Angelika robi na dworze, bo robi dekoracje. I co? Od rana dużo popracowałam. I teraz muszę poogarniać żyćko. Także idę do Angeli, może Wam coś nagram. Sytuacja jest następująca. Wszyscy jesteśmy zatrudnieni do ozdabiania podwórka. Przyszłam po gąbkę, muszę pamiętać. Może Wam potem trochę nagram, co robimy, ale na razie nie mam kiedy. Jestem Rudolfem. Cześć wszystkim. Zmarzło strasznie. No może z czerwony. Mówię, że jestem Rudolfem, bo robimy na dworze, już to mówiłam. Ja wyglądam jak 7 jeszcze. Dzisiaj to prawie wygląda. Przyszedł. Jesteś człowiekiem pracy. Idziemy właśnie do Morskiego. Co? Nie. No. No co roku zabrać. Bratnia, to... Połowa dekoracji jest rozjebana. No. Inaczej się tego nazwa nie da. Nie wiadomo, co im się stało. Lampki są poprzepalane. A powiesz, co zrobiłaś? Tylko muszę bliżej cię, bo cię bym nie słychać. To jest tak. Poszliśmy szukać lampek. W Morówce nie było, więc Sandra stwierdziła, że pójdziemy do takiego sklepu, co mają lampki, choinki i takie tam. No idę. I pan mówi, proszę sobie sprawdzić lampki. Dobra, no sprawdzam, jedne kolorowe, no nie działają. Ale działały, tylko mrugały. Mrugały. No mówię, dobra, no to nie. Na końcu wzięliśmy, idę wziąć węża, takiego... świetlnego. Idę, sprawdzam, jeden działa, drugi... zaczął migać i potem trzeci też zaczął migać. I ja mówię, coś jest nie tak z przedłużaczem, bo każdy by nie migał, nie? A ja ale jeszcze to wszystko podeszła taka pani, mówi, nie, przedłużacz jest dobry, bo ja sobie przed chwilą sprawdzałam, lampki działają. No to ja sobie wkładam kolejnego węża, no? Można sobie wymienić. No i w końcu to wyszło, poszedł dym i iskry. Ja mówię, to się pali! I zapłonął przez rzecz. Angelika podjarała sklep! Nie jest mój dzień. Nie, my pech w grudniu, nie. My tak wszyscy, my jesteśmy takie piromanki ogólnie. I podjarałyśmy przez przypadek ten sklep ogólnie. Już co mi poszło, bo w ogóle butlę z gazem. No co, bo to była taka wiata plastikowa, tam wiecie, jak sprzedają tam okresowo. Taka wiata plastikowa, to co jest plastiku, ten przedłużacz przy tym. A tam obok butlę z gazem. Tak się właśnie prezentuje nasz grudzień. Elegancko. Powiedz jeszcze raz, co robisz? Chciałem na kodle. Nie, chciałam jeszcze nagrana. Cześć Wam. Znowu jest późno i znowu się z Wami późno witam. Ogarniam się, bo muszę nagrać rolkę. Nie wiem, czy ten vlogmas nie będzie czasem połączeniem 3 dni. Zobaczymy. Totalnie dzisiaj znowu cały dzień spędziłam na dworze. Serio, cały dzień. Tak jak rano wstałam, pierwsze co poszłam na dwór, to spędziłam cały dzień na dworze. Wiecie, jaki jest problem? Bo te lampki... Uch, serio, mi się chce już płakać, jak o tym myślę, nie? Lampki ogólnie, no w zeszłym roku były ściągane w ogóle przez pracowników, czy tam pracownika właśnie, Angelika mówi. One są tak zaplątane, że mi więcej czasu zajmuje rozplątywanie tych lampek i w ogóle niektóre są przez to pouszkadzone, kable mają, więc na przykład tak jak w zeszłym roku miałam na jakimś drzewku dane lampki i po prostu już myślałam, że one tam po prostu będą. Tak w tym roku, widzicie paczkę? Chyba nie widzicie zawartości, bo raczej nie możecie widzieć. Tak po prostu w tym roku już w tym miejscu nie mogę położyć tych lampek, bo one nie istnieją. No i serio, jest frustracja, bo myślałam, że chociaż jest taki wstępny plan, a tego planu nie ma, bo dostaję lampki takie, jakie są, te, które nie są uszkodzone. No i muszę wymyślić, jak to zrobić, żeby to chociaż do siebie pasowało. Ja też jestem taką osobą, która musi mieć to tak jak w swojej głowie i żeby to wszystko się łączyło. Nie wiem, czy to dla wszystkich jest tak estetycznie, bo według mojej estetyki powiedzmy. Więc serio, jestem w takiej frustracji, że jak myślę o lampkach, chce mi się płakać, ale już na szczęście większość jest skończona. Praktycznie mam tam 2 rzeczy do zrobienia. Właśnie przyszłam, bo muszę nagrać rolkę, która powinna dzisiaj pójść, więc muszę to zrobić ekspresowo. Muszę nagrać rolkę, dzisiaj ją wstawić i no i idę znowu na podwórko, nie? Na szczęście teraz już mi się wydaje, że pójdzie szybciej, bo wieszam lampki, które już mam takie, wiecie... Znowu nie patrzę w kamerę. Wieszam lampki takie, które już mam znajome i wiem, gdzie co ma być i ja je tam lubię, więc już powinno pójść to bardzo szybko. Chciałam ściągnąć dzisiaj choinkę, ale muszę najpierw poogarniać, bo jak widzicie, to mam wszystko wszędzie, no bo nie mam czasu tego poogarniać.
No i będziemy musiały otworzyć kalendarze, ale naprawdę nie wiem, czy dam dzisiaj radę, więc jak nie dam rady, no to po prostu będzie vlog łączony z 3 dni. Ale zobaczymy. Właśnie wy zobaczycie. Właśnie wy widzicie. I co? I mówię wam, jestem tak sfrustrowana tym, co się wydarzyło z tymi lampkami. No bo serio, więcej mi zajmuje rozplątywanie, sprawdzanie, czy one działają. Czasami jeszcze korki pójdą, nie? No bo wiadomo, jak gdzieś jest kabel uszkodzony, to korki wyskoczą. Korki pójdą, więc trzeba to iść włączyć. Postawię jakąś dekorację i wiecie, w ogóle tak wczoraj było, bo dzisiaj to już wiem, co robię. No ale wczoraj postawię jakąś dekorację, chcę ją podłączyć, okazuje się, że oczywiście zepsuta, nie? No jest tragedia i przysięgam, żebym chociaż nie wiem co, to w tym roku zdejmuję te lampki sama, żadnych pracowników, nikogo. Bo typowo. Jak sobie sama dobrze nie zrobisz, to nie będziesz mieć dobrze zrobione. Tyle wam powiem. Ale jakoś lepiej wyglądam z tym podkładem trochę. Bo serio, 2 dni byłam na Boże. No wczoraj do północy siedziałyśmy. Ja chciałam przynajmniej dłużej, ale potem już się źle czułam. I my wczoraj do północy siedziałyśmy i naprawdę to miało być wesołe, wiecie, dekorowanie na święta, a wyszła z tego jedna wielka masakra, bo ja też jestem taką osobą, która jak coś zacznie, to nie ma tak, że ja to zostawię w połowie, albo coś mi wychodzi, nie wychodzi, bo coś tam. Nie, dla mnie to no musi być zrobione. Po prostu musi, bo inaczej mi to zamęczy w głowie. Tak samo jak wam mówiłam o kurtynie, nie? Mówiłam wam o kurtynie, że miałyśmy taką, znaczy mamy, bo to ona się znalazła, ale ona się gdzieś po prostu zagubiła. Nie wiem, chyba z bombkami wsadziłyśmy przez przypadek i mnie ta kurtyna męczyła w głowie, nie? I potem chodzę i płaczę nad tym, bo ja jestem taka właśnie no sfrustrowana. No frustrują mnie takie rzeczy, jak coś nie idzie po mojej myśli bardzo. Ale dobra, nie będę się rozpowiadać na temat moich. Patrzę podgląd w telefon, a nie w kamerę, gdyż muszę się pomalować. Kleję się po to, żeby mieć lepszy humor i żeby mi dobrze rolka poszła, bo chcę, żeby to wyszło. Zależy mi na tym. A że wczoraj miałam nagrać, bo myślałam, że do wieczora skończymy. Wieczorem sobie nagram. To już oczywiście jestem sfrustrowana. Bo na rolce mnie raczej tam nie będzie. Przynajmniej taki jest koncept. Może się coś zmieni, zobaczymy. No i wiecie co jest masakra z tymi lampkami, serio. Mogłam mieć kurwa balkon i mieć jednego jelonka na balkonie i pije. No ludzie mnie kojarzą z tego, że ja lubię właśnie takie dekoracje, że ja lubię to robić, ale w tym roku naprawdę ja nie wiem co się stało. Bo ja właśnie rozmawiałam z moją siostrą. I mówi, że też ma taki okropny grudzień. Także, no, że ten rok jakiś... Ej, ten rok serio był dziwny. Z jednej strony były takie rzeczy, które były fajne, ale wszystko było takie inne niż zazwyczaj. Ja nie wiem. Dla mnie był dziwny, mega, na maksa. Muszę sobie też tej nowej Charlotte użyć. Nie mówię, że był zły, że to był zły rok, ale był mega dziwny. Był taki... Niby wszystko szło ok, ale tu się zaraz coś spierdzieliło. To właśnie jak ten grudzień, ale w tym grudniu to on już chyba nadrabia za cały rok u mnie. Bo nie mogę powiedzieć, że ten rok był zły, ale grudzień był zły. Będzie najgorszym miesiącem ever w ogóle w moim życiu. Serio, chyba... Serio, nie wiem. Nie wiem, czy kiedyś miałam taki zły czas. I nie tylko, że mi nic nie idzie, ale też psychicznie się gorzej czuję, no... Nie chcę się tu rozpowiadać na temat moich chorób, ale... Serio, psychicznie też jestem bardzo nisko i jeszcze to wszystko tak nie wychodzi, no więc wiecie, jest jeszcze gorzej, nie? Więc... jak tak dalej pójdzie, to wyląduję na jakichś tabletkach. Wyląduję na tabletkach po prostu, bo nie daję rady. Serio. Jeszcze ten tydzień, a i koniec. Bo na Sylwestra już nie mam zamiaru robić jakichś takich tych. Nie wiem właśnie. Też nie wiem, bo najchętniej bym została w domu, powiem wam. Chciałabym tak odpocząć trochę. Prędzej bym odpoczęła, jakbym poszła do kogoś. Ale tak jak wam mówiłam. Na jakąś imprezę, ale tak jak wam mówiłam. Nie bardzo. Mamy jakąś opcję przed pieskiem. Przez to, że mam pieski, nie? Bo tutaj jak idziemy do teściów, no to jesteśmy dom obok i ja zawsze przychodzę sprawdzić, jak słyszę, że strzelają, bo u nas na szczęście tak nie strzelają. Ale jak strzelają, to przychodzę sobie sprawdzić, czy wszystko jest okej. Właśnie po 12 zawsze tutaj przychodzimy. One się tak za bardzo nie przejmują tym. No, są przyzwyczajone do różnego rodzaju hałasów.
One się za bardzo tym nie przejmują. Nawet Zosia, która jest jakaś taka trochę dźwięk czuła, to raczej też nie, ale... No ale ja się przejmuję nimi. Ja się przejmuję nimi i no nie zostawiłabym ich. No wiadomo, tutaj nikogo, nie mam kogo zostawić, no bo to Sylwester to wiadomeks, nie? Nie będę kogoś ciągała do psów, jak ma imprezę, nie? Najchętniej bym została w domu, ale ja też wiem, że jak zostanę w domu... Słuchajcie, ja już przerabiałam dwa Sylwestry w tym domu. Więc ja już wiem, jak to będzie wyglądać. Za chwilę będę znowu ozdabiać, dekorować i nie wiadomo co. No i też będę musiała zrobić coś do jedzenia i w ogóle, no i nie wiem. Nie, żebym nie chciała iść do teściów czy coś. Nie o to chodzi. Tylko po prostu nie wiem, na mój stan psychiczny nie wiem, czy mam ochotę wychodzić do ludzi. Powiem wam prawdę szczerą. Bo najchętniej bym się zeszyła pod kocem. Ale wiem, że to mi dobrze nie robi. Już to przerabiałam. Także coś muszę wymyślić. Może właśnie wyjście do ludzi by mi dobrze zrobiło. Cały ten grudzień zapierdzielam w domu. Jeszcze sobie wzięłam tyle pracy. Znaczy, ja się cieszę, bo serio. Fajnie jest, jak kupujesz prezent i za chwilę ci się to zwraca, jakby wiecie, przelewem na konto wypłatę dostajesz. Ale z drugiej strony to... Właśnie, mogłabym iść teraz i owijać choinkę, nie? Muszę się ogarnąć i zrobić rolkę. Ale trudno. Wy wszystkiego też nie widzicie, bo ja robię filmiki nie tylko do siebie na Instagram, ale robię też z firmami. Czasami mam takie współdzielone, na przykład, że ja i firma dodajemy. A czasami robię typowo dla firm filmiki. No i to jest zapierdziel. Jak się komuś wydaje, że praca takie social media jest łatwa, to nie, nie jest. Najgorzej jeszcze, jak właśnie tak jak wczoraj miałam to nagrać i coś mi się obsunie, nie? To już jestem zestresowana, już oczywiście panikuję. No bo to jest jednak praca, nie? Ktoś mi za to płaci. Więc ja biorę to na poważnie. Jaki mam uroczy kubek z zeszłego roku ze Starbucksa. Wiecie, co myślałam, żeby sobie trochę brwi zmienić. Żeby je trochę zwęzić. Znaczy zrobić je mniejsze po prostu. Bo jakoś one mi się wydają takie dziwne. Ale znowu kombinuję, nie? Po czym poznać, że mam załamanie nerwowe? Po tym, że czepiam się swojego wyglądu. Bo zazwyczaj mam gdzieś mój wygląd. Znaczy nie, że mam gdzieś, ale no... Po prostu dbam o siebie i tyle. Ale nie wymyślam takich różnych rzeczy. Staram się, żeby było okej. I najczęściej oddaję się w ręce kosmetyczek i fryzjerów, a nie robię wszystkiego sama. Ale z fryzjerem to ja mam taki problem, że właśnie przez jakiś czas chodziłam do fryzjerki, ale potem stwierdziłam, że no trochę mam daleko, żeby sensu tak jeździć, bo wiecie, raz w miesiącu muszę robić odrost. A wiecie, ja mam odrost, ja je farbowałam, nie wiem, 10 dni temu chyba dokładnie, nie wiem. Nie wiem kiedy, nie pamiętam, ale jakoś po 6 grudnia. Ja już mam odrost. Ja muszę raz w miesiącu chodzić na odrost. A jakby was zastanawiało, dlaczego nie mam długich włosów, a one mi tak rosną, to zaraz wam wytłumaczę. W tym roku ścinałam 3 razy włosy. W sensie ścinałam, a nie tylko podcinałam końcówki. I one od kiedy zaczęłam je pielęgnować i w ogóle, to one naprawdę rosną. One zawsze rosły, ja tego po prostu nie widziałam, ale one się bardzo kruszą. No bo miałam zniszczone włosy, teraz już się tak nie kruszą, ale jak właśnie mam taką długość jak teraz, to ja u siebie tej długości nienawidzę i nie mogę przez nią przebrnąć i za każdym razem, jak już jestem właśnie, wiecie, jakaś sfrustrowana czy coś, to biorę nożyczki i ścinam te włosy sama, serio. Nauczyłam się sama ścinać włosów i nie mogę przebrnąć przez tą długość, bo one mnie denerwują. Wydaje mi się, że źle wyglądam w ogóle, no teraz już noszę spięte na maksa, noszę spięte, ale to też niedobrze, bo mam się kruszyć znowu w tym koku, nie? Szczególnie, że ja wolę takiego wysokiego koka, jak właśnie mam coś do robienia, a wtedy, to wiem akurat od fryzjerki, wtedy... One się bardziej kruszą. A wracając, dlaczego nie chcę chodzić do fryzjera? Przez dłuższy czas chodziłam do dobrej fryzjerki i wszystko fajnie, tylko on trochę daleko ode mnie jest. Jakby w najbliższym dla mnie mieście nie ma, jak dla mnie nie ma dobrego fryzjera, który miałby terminy dla nowych klientek. I później na grupie na Facebooku szukałam jakichś poleceń właśnie gdzieś tutaj z okolic fryzjerów. I wybrałam jedną z najbardziej polecanych fryzjerek.
nie chcę tutaj mówić nazw, nie chcę nikomu robić czarnego PR-u, może babka miała zły dzień, ale zrobiła mi takie plamy na włosach i chyba pierwszy raz w życiu wyszłam od fryzjera płacząc, jak ona mnie bardzo musiała, jak ja musiałam wyglądać, jak ja nawet rozjaśniałam sobie sama włosy, nie płakałam. No to wyszłam wtedy pierwszy raz od fryzjera płacząc i powiedziałam, że nigdy więcej nie pójdę do fryzjera. Ale pójdę, nie no, od stycznia sobie znajdę po prostu kogoś, może nawet we Wrocławiu, po prostu będę rzadziej chodzić. Ale pójdę do fryzjerki, bo no, znowu sobie niszczę włosy. Dobra, idę nagrywać rolkę. Może pokażę wam dzisiaj podwórko trochę? Nie? Nie wiem, czy zdążymy, bo ja to jeszcze muszę złożyć. Co najwyżej mogę również puścić vlogmasa za 2 dni. Te podwórko nas wykończy psychicznie. Bo rozwiedzione już jesteśmy. Tak. O! Masz coś do powiedzenia z mojego kurwa wypranego dywanika? Ona właśnie teraz się opowiada, z którą matką idzie. No to mi ty bierzesz, że ja tego szoguna nie chcę. Cześć wszystkim. Dawno by tu nie był włos. Byłaś przecież trochę. A malutko. No. Tym razem to jesteśmy z przyszłości. Na tak. No widzisz? Co otwieramy? Masz, to jest twój ulubiony. Onio. Ja chcę Adama. Kalendarz adwentowy naukowy. Ej, ale było fajne co jest. Ja wiem, puta. No. Ja się oglądałam. No musiałam, że bo święta, bo w święta sobie porobić. Ej, zróbmy to w święta. Zrobimy to dobre. Pierwszy dzień świąt, to się nie zrobimy to. Do końca. A się jest nieotwarte. Mhm. No ja mam nieotwarte, tak? No. A, to mamy. A dzisiaj 14, to dobra osiemka. Mogę? To jest 15. Tak, 15. Maska ratunkowa inspirowana zapachem bajecznym. A ja chciałam dzisiaj w Rosmanie kupić tą maskę ratunkową, ale mówię nie, bo mam dużo masek. Proszę, tak wygląda. Ja mam karty, symulator tęczy i temperatura. Ej, symulator. Basi! To mi się skojarzyło. Symulator tęczy z Basią. 16. A ja w 16 mam batona. Pierwszy. Ja lubię go niestety. To jest to, co oglądam. Ej, spadło mi puto! I są balony. I jest rękawiczka i rurki. I może bym była niezadowolona z tego, gdyby to, że oglądałam dzisiaj Adama przed chwilą. I wiem, że to będzie model płuc. No fajnie to wyszło. Wiem, co chcieli zrobić. Zrobimy to w świętach. Usłyszę księżniczki. Daisy Bubble. To jest chyba kosmetyczka na gumeczki. Aj, pan zapis. Jest to dobre, no? Kosmetyczka na gumeczki. No, no, fajne. I gumka, ale ona ma trochę inny kształt niż tamta. Taka bardziej zbita. Nie mam pojęcia. A Angelika ma, nie mam pojęcia. Angelika ma balsam z kopciuszkiem na szczęście. I 17 to 17? To jest 16. A ty 16 otwierasz na 17. No, ale 17 będziesz zaraz otwierać. Białe kryształki. Sól do kąpieli. Są... Nie wiem, jak mamy na imię. To są białe kryształki. Ten ze słodki.
Ja mam ten dziwnego. Star protector. Czyli co? No czyli co? Ochrona koloru? Nie. To jest szminka normalnie. Czerwona. Nie wiadomo. A ja mam cukierka. Oraz wafelka. Następna szmina, ale w kształcie serca. Ładnie, no. Nie potrzebuję wydać. Znaczy z balsam był. Nie mam sens, a Angelika ma herbatkę, bo nam zabrakło kalendarzy. Lawenda i berbena. Siedzenie na wierzchu, mi się tylko wydaje. Mi się przypomniało, że tam jest wszystko po niemiecku. Ja w 15 miałam, ale wiecie, że to jest ten fajny pędzel, taki skośny i on nawet jest spoko twardy taki, bo ja taki wolę do brwi. Tylko czemu on jest taki malutki? Jak dla dzieci. Aleksandra mówiła lawenda i werbena, a to jest zimowe jabłko. Ja w długiej męce z 16 miałam cień do powiek w takim miedzianym kolorze. On jest kremowy. Nie, no nawet spoko. Dobra, ja biorę Sephora, a ty Douglasa. To ja jej porwę. Ona jeszcze tego nie wie. A? Perfum. No. Mogę? No, że chciałam go zobaczyć. A ja mam w 15 Benetin. To pójdzie do kogoś, bo ja mam już tego taki zapas. To jest taki bardzo fajny tint do ust i do policzków. Bardzo to jest fajne. On jest chyba, albo on jest męski, albo jest uniseksem. Mocno daje cytrynom. W sensie mówię o tym na Angeli perfumie. Już mój słyszeliście. Bo już wyżuliła poza kamerą. Dobra, a 16? A 16 nie wiem. Ja mam coś ciężkiego. Ja będę waszą teraz influencerką, pokażę wam i zaprezentuję. Nie. Myślałam, no to fajne, ale myślałam, że będzie coś. O! Nie to powiem. Na perfekcyjne spanie. Świeczka. Coś dla ciebie. Pachnie lawendą. Ja mam tak. Pomadkę maka. Jak ona to popsuje. Można złożyć? Można, można. Możesz mi powiedzieć w jakim kolorze? Pomadka się prezentuje tak, a ładna, brodowa. Nie, to chill. Robi się tak. Nie! Na wydanie? Nie, ale ty mi to popsujesz. Nie popsuję! Wstrzymam oddech. Tak się prezentuje, nawet wstanę do was. No, to my z dzisiaj, dnia następnego, żegnamy się z wami z wczoraj.